płynące im cudami. Serdecznie chcę powitać, dołączając się do tych słów, które są wypisane na monitorze już o godzinie 10. Wszyscy mogli przed sesją naukową zajrzeć, żeby swoje powitanie odczytać. A więc wszystkich z Wielkopolski, Towarzystwo Geologiczne, Gniazdo. Dzisiaj byłem na stronie Gniazda, aby się doszkolić i zobaczyć niektóre podobizny pana prezesa Jędraszewskiego, Wojciecha, po imieninach i tam przyjechał do was mówić. No, o Szczerbie nie będę mówił, bo musiał wszystkich wymienić, bo wszystkich przecież znam. Miłośników Szczerna. A zarazem przyjaciel Martin Boże Markowicki. Dziękuję organizatorom, panu Przewodniczącemu, panu Janowi, tu fotografowi, pani Udarowi Rucińskiemu, za to zaproszenie gości biskupów z Wielkopolski i podejmowanie historycznych tematów. Pani Basi, pani Janinie, które udzielały się według zapowiedzi opublikowanych w internecie i tych, które zasłyszały przed konferencją. I to też mnie cieszy, że interesujecie się korzeniami polskości. Dzisiaj o patriotyzmie, dzisiaj w polityce się w ogóle nie mówi. Dlatego też tam, gdzie jest trochę patriotyzmu, przywiązania do ziemi ojczystej, do korzeni, stąd nam jeszcze patriotyzm można dostrzec i cieszyć się. Dlatego serdecznie was witam. Sanktuarium Królowej Miłości Boskiej Pani Unia, najcenniejszą rzeczą, przedmiotem kultu zarazem jest zgodna figura Matki Bożej, która pochodzi z XIV wieku, wykonana w Krakowie, po Wrocławiu, później przebywało się z Rokiem Panem. Od 1630 roku jest tutaj w Markowicach. W czasie koronacji prymas tysiąclecia dla pamięci królowej miłości i pokoju Pani Bujaw. Dlaczego? Ponieważ do szczęścia człowiekowi potrzebny jest spokój. Pokój jest dar. Tam, gdzie nie ma pokoju, jest wojna, płyną łzy, jest rozdarcie. Dlatego na tym się każdy przyświęca do dar pokoju. Podobnie miłość człowiek z miłości przez Twórcę powołany do życia, tylko w miłości wypełnia swoje powołanie. I dlatego też dar miłości jest ważny, dany bardzo